Cześć, siemanko, z tej strony NZ i witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, jeżeli po tym odcinku uda wam się dobić 4000 łapek w górę, to widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. I zobaczcie, że dobrze wam to idzie ostatnimi czasy, dobijacie te progi łapek i filmy są codziennie, a czasami nawet po dwa. Co jest spoko, wywiązuję się nawet z tego, słuchajcie, więc jest fajnie, jestem zadowolony. Na razie mi się strasznie to wszystko podoba. No i słuchajcie, dzisiaj widzimy się na mapie The Wandering, czy jakoś tak? Ja nie pamiętam w sumie, nie wiem, to nie jest istotne jak się ta mapa nazywa, słuchajcie. W każdym razie jesteśmy już w lobby całej tej mapy. Ej, the fuck? Wy to widzicie? To jest odbite. Widzicie? Tam jest odwrotnie ta skrzynia. I przycisk, what the fuck? Ale masakra, teraz to jakoś tak zauważyłem. Słuchajcie, wyłączymy sobie przy okazji shadery, bo mam jeszcze z tej poprzedniej modyfikacji, którą nagrywałem przed chwilą w zasadzie, to nie wiem, o której zobaczycie, czy dzisiaj, czy jutro. Dla mnie dzisiaj jest niedziela, więc zobaczymy. Nieważne, słuchajcie, mam tutaj książkę i mam tutaj napisane, że moje imię jest Jack. Po polsku, Enzi, po polsku. Mam na imię Jack. Wróciłem do domu po pracy i czuję się zmęczony bardzo. I czuję, że ktoś mnie ogląda i jestem dosyć, powiedzmy, przerażony. No dobra, zobaczymy, czy faktycznie będę przerażony i czy autor może mi mówić, co mam robić. O! Zaczęło się. Świetnie. Okej. Okay. Widzę, że kolejny horror chyba się tutaj zapowiada. Aczkolwiek wiem, że ma być to nie do końca horror taki, o jakim myślicie. Ej! Widzicie to? W 3D jest zrobione. Workbench. Kozacko! Co za zły dzień. Idę do łóżka. But first... Let me take a selfie. Okej, okay, czekajcie. But first... Okej, okay, muszę zgasić wszędzie światło. Czemu? Ja bym spał przy świetle, kurde. A fajny narożnik mają. Dobra, a tylko czy gaszenie światła jest konieczne do pójścia spać? Ja bym nie gasił chyba światła. Ja bym to w to wylany w sobie, moim zdaniem. Co to jest? Jakieś dziwne dźwięki były. Dobra, nieważne, słuchajcie, mam pozgaszać światła wszędzie. Bo ewidentnie ziombelowi chce się spać. Tylko no, ja bym nie gasił światła, no bo to nie jest fajne, nie? No to tak po ciemku mam teraz łazić tutaj. Okej, okay. Tu jest mój pokój, dobra, to jeszcze tutaj nie idę. Wejdę sobie jeszcze tutaj, zgaszę światło. Czemu wszędzie jest po zapalenie światło tak by the way? Nie ogarniam trochę. Dobra, słuchajcie, możemy iść spać. Zgasimy sobie światło. Czy mam coś w skrzynce? Nie mam nic w skrzynce. I idziemy spać. Okej. Okay. Ewidentnie wygodnie się położyłem. Co się dzieje? Ja gdzieś idę? Ej, coś tu weszło do pokoju! Coś weszło mi do pokoju, gdy ja śpię! Ogarniacie to? Coś biegnie. Wow! Oj! Zapowiada się fajnie, wam powiem, podoba mi się bardzo. Włączmy sobie światło. What was that? Pochodziło z kuchni. No dobra, słuchajcie. Idziemy do kuchni. Pozapalajmy sobie światła, bo ja nie lubię po ciemku mimo wszystko chodzić. Niby coś w kuchni miało być. Okej. Okay. No ale w kuchni jest cicho. Okej, okay, to jednak nic nie było takiego. I światło jeszcze się zwaliło. I would go to the cave, must... Okej, okay, czyli muszę zejść... Jak do cave'a? Muszę zejść na dół, żeby zrestartować fuzę, tak? Żeby włączyć z powrotem światło. W całym domu wywaliło korki. I muszę pójść do tego, do sypialni. Gdzieś tutaj powinienem mieć tą fuzę. Oha, mam klucz do piwnicy, no dobra. A piwnicę powinienem mieć tutaj. Czekajcie, czy da się zrobić jaśniej? Nie da się zrobić jaśniej, niestety. Okej, okay. Otwórzmy sobie te drzwi. No i dobra, zejdźmy na dół. Czy tutaj... Boże, jak można mieć taką piwnicę? Okej, okay, no i generator został włączony. No dobra, prąd jest z powrotem. Świetnie. A co jest dalej? A, zamknięte drzwi. No dobra. To gdzie teraz idę? Bo skoro światło już jest zapalone, to mam iść spać chyba mi się wydaje, no bo... Ej. Kto mnie tu zamknął? Co mam teraz zrobić? Mam się wrócić? Dobra, tam z drugiej strony były inne drzwi. Może tamtędy radę przejść. I o to tu chodzi.
fuck. Coś tu łazi ewidentnie, słuchajcie. No dobra, te drzwi się teraz otworzyły, możemy tędy chyba wyjść. Kto wpadł na pomysł, żeby w piwnicy robić sobie labirynt? Naprawdę? Jakim cudem? Halo. Nie ogarniam. Jezu, i teraz będę tak szedł taki kawał drogi, jo. Serio. Masakra. Behind you. Co jest za mną? Proszę cię, nie. Nie jest fajnie, mało naprawdę widzę. Wiem, że wy też teraz widzicie mało. Ale o co chodzi? To behind you nie za bardzo mnie nastawiło tutaj pozytywnie do całej tej sytuacji. Kto ma takie coś pod ziemią? No co za debil takie coś wymyślił? Masakra. Behind you, ja pierdzielę. No i będę teraz tak tej łaził, jo. Czemu nie mogę być w domu? Chciałem pójść spać. Halo. Teraz będę po tych ciemnościach tak krążył. To jest krew? Wyglądało jak krew. To też jest krew. Świetnie, że tu wchodzę, nie? W ogóle, fajnie. Czuję, że to jest to. Co to za miejsce? What the fuck? Co to było? Ja pierdzielę, ty! One miały słuchawki głośno ustawione. Co to było? Czekajcie, nie, ja muszę sobie ściszyć te słuchawki. Ja pierdzielę, ale się zesrałem. Nienawidzę takich zwalonych jumpscare'ów. Okej, co jest napisane? Muszę się schować w pokoju z tymi fuzami. No dobra. Świetnie. Ja pierdzielę, co za gówno. Jak się przestraszyłem. Mam nadzieję, że od razu dojdę do tego pomieszczenia, a nie... Tabliczka z behind you, no nie... No nie miało tak być! To nie miało być to miejsce, chciałem stąd wyjść. Boże, ale dawno się tak nie przestraszyłem, serio. Boże, masakra. Czy mi serce tutaj siądzie zaraz? Nieodpowiedzialne po prostu, jak można takie mapy tworzyć? Dokładnie tak. Teraz mnie już nie przestraszył, no bo teraz nie było tego dźwięku, tak? Ale... Co to był za koszmar? No nie wiem, do dupy, nie podobał mi się. Ewidentnie mi się nie podobał, ci powiem. Serio? Okej. Nie ma nic, nie ma nic. Fajnie, nie... Znowu jakiś koszmar, no kurde, no już myślałem, że to będzie fajna mapka, no bo... Generalnie... gdzieś tam czytałem w komentarzach ludzi, którzy czytali, znaczy, którzy w to grali, że... Nie miało być tak źle, help me, spadaj, ja ci nie pomogę w ogóle, idź stąd, chłopie, ja idę do domu. No dobra. Co ty, wow! Okej, okay. Podszedłem, zniknął. Help. No dobra, widzę, że tutaj... Wszystko się zniszczyło. O, mogę tu przejść tutaj. What the fuck? O co chodzi, czemu tak? Klucz. No świetnie. Jeszcze światło, jeszcze nawet światło działa, słuchajcie, jak jest odwrotnie wszystko. Słuchajcie, gdy światło jest zapalone, to wszystko jest ok, nic tutaj nie wygląda podejrzanie. Ale zauważyłem, że w momencie, gdy gaszę to światło, to zostaje jakby smuga światła w tym miejscu, tak jakby za obrazem coś było. Zobaczymy, czy faktycznie, nie, chyba nie ma niczego tutaj, chyba jednak nie wejdziemy. A nie, wejdziemy. Fuck? O fuck, kuźwa, co to jest w ogóle? Fuck! Gangnam Style? Co? Co to kuźwa było? No dobra, tam są drzwi, okej. Dojdźmy sobie do drzwi. Otwórzmy je sobie, świetnie będzie. Okej. Tyłem, bo wtedy widzę, gdzie idę przynajmniej. Tak to nie widzę. Znowu coś na mnie harczy. Szedłem gdzieś? Tak, tutaj. Okej. Okay. No i będzie mi gasło, jak będę szedł. Świetnie. Które drzwi się otworzyły? Tamte się otworzyły, tutaj. Dobra, tutaj wejdziemy. Klucz. Raczej kle. Skle. Tak, jakich to jest drzwi? Założę się, że nie do tamtych z przodu. No do tamtych z przodu jednak. Masakra. Okej. Okay. Szyb. Ja dalej jestem w szoku, potem co się przestraszyłem, tak. Serio.
To naprawdę było dość ostre. Okej, okay, mam książkę. They all have left. They take the weapon. Ariel Slaughter. Okej. Okay. Znaleźli mnie. Co? No dobra. Świetnie. To idziemy tędy. O Jezu, znowu to samo. To już nawet nie jest straszne. Straszą mnie cały czas tym samym głupim screamerem takim. To są głupie jumpscary nawet. Znaczy to nie są nawet takie, nie wiecie, normalne straszaki, tylko taki jumpscare wyskakuje i... I elo. Masakra. Okej. Okay. Idziemy tędy. Po ścieżce. Ale horrorek dobry, no mimo wszystko idzie się przestraszyć naprawdę, nie? Nie czytaj takiego napięcia w sumie non-stop. Tylko boję się, że zaraz coś mi na mordę znowu wyskoczy. Naprawdę. Troszkę. Okej, okay, tędy. Jesteśmy w cave'ie. Generalnie tutaj do cave'u zejść. Znowu coś tutaj jest, no ja pierdzielę. Ile można? Okej, okay, idziemy tędy dalej. Świetnie. Tędy, do góry. Cały odcinek jest taka ciemność, to jest straszne. Okej. Okay. To jest woda. Mam przepłynąć wodą? Okej. Okay. Tam jest jakieś przejście. No, ciekawie to wymyślił ktoś to w każdym razie. Chociaż no nie, no nie wymyślił tego ciekawie, żeby pływać po wodzie tutaj. A, jak mam otworzyć te drzwi? To gdzieś jest klucz? Czy po prostu nie znalazłem żadnego po drodze? Ej, halo. Mogę tędy wypłynąć? Coś się da w ogóle zrobić tędy, czy nie? No, jest klucz. Okej, okay, dobra, świetnie. To lecimy tam z powrotem do tych drzwiów. Okej. Okay. Na razie jest w porządku. O Boże, naprawdę jestem... Nie wiem, co mam po prostu mówić aż. Zamilkłem przez to wszystko. Naprawdę się tak przestraszyłem. No zresztą widzieliście, nie? Boże. Ale pewno złota. Okej, okay, ale książka jest. Książka mnie bardziej interesuje. Okej. Okay. Aha, to są... 18 grudnia, to jest 12 maja. Chyba tak. Betrayed me crew. I stole my body. Okej, okay. W każdym razie on się tutaj ukrywał. Oni go niby nie słyszeli, ale wiedział, że coś tutaj jakby jest, tak? I miał też tutaj pełno złota. Coś z pustymi oczami. Świetnie. Czyli co? Aha, tędy mogę sobie wyjść, tak? Znaczy to jest krew, tak? No nie bardzo jestem przekonany co do pójścia w tą stronę. Szczerze wam powiem, tak. Tak średnio by powiedział. Kilof. Świetnie. Co mogę nim niszczyć? Cobblestone stairs. Gdzie są cobblestone'owe schody? Ej, halo. Tak nie bardzo widzę. Mam się po prostu cofnąć? Bo tutaj nic w sumie nie ma, nie? Czy gdzieś sufit? Mogę zniszczyć? Nie, sufitu też nie mogę nigdzie zniszczyć ani nic. No dobra, trzeba będzie stąd po prostu wyjść. Teoretycznie to powinienem chyba zniszczyć moim zdaniem, nie? Tylko coś jest nie tak. Jak cobblestone stairs? Halo. A czekajcie, ja włączę sobie game moda i zobaczymy, czy jak to zniszczę, tam coś będzie. No dobra, jednak nie miałem tędy iść. No dobra, no nieważne, zepsułem klimat, no. Nieważne. Dobra, wszystko jest w porządku. Aha, czekajcie, bo to była dwójka. Właśnie. Game mode 2. Teraz jest w porządku wszystko. Okej. Okay. Czyli tak. Nie mogę tego zniszczyć. Świetnie. Mam wrócić gdzie? Szczerze mówiąc. Bo nawet nie wiem, gdzie byłem. Całą drogę szedłem tym cave'em, więc... Powiem wam, że... Lipka totalna. Dawno taki kawał się wracał. Serio? Myślałem, że trochę inaczej to będzie zrobione, bo dziś tej... A nie, tutaj są cobblestone'owe schody, słuchajcie. Dobra. Czyli tędy miałem iść. Świetnie! Coś się rozwiązało, nie może taki kawał drogi wracać. Okej. Okay. I znowu ciemność taka, nie? Okej, okay, obrócimy się, żebym widział, jak mam iść. Dobra. Kwiatek. Co z tym kwiatkiem? Okej, okay, mogę iść dalej tutaj. Idziemy, idziemy, dobra. No, no jest, mamy dom, no i wróciłem z powrotem do siebie na chatę, no. Okej, okay, dobra, świetnie, jesteśmy z powrotem w domu. Nie wiem po co parkour w horrorze, no ale dobra, no.
Nieważne, okej. Jesteśmy... To nie jest mój dom, nie? Tak, by the way. Ej, zniknęło mi to. Nie zdążyłem tego przeczytać. Where are you? Coś było, nie? Coś takiego tam było napisane. Ale nie zdążyłem tego jakby przeczytać. No i znowu jest ten ziombel w tym miejscu, no. Oh the fuck. Oh fuck, fuck, fuck. Olać, niech sobie widzi. Dobra, mamy kwiatek, ten kwiatek jest jego. On sobie sadzi kwiatki. Straciłem wszystkie rzeczy. Jeszcze jakaś muzyka mi tutaj gra w tle. A gdzieś tutaj będzie teraz? Mam gdzieś iść? Nie. Tutaj nie. Nie. Tam. Nie. Nigdzie. Mam po prostu czekać w tym miejscu, no dobra. No dobra, słuchajcie, nagle przyniosło mnie tutaj. Jestem, czy to jest piekło, czy co to jest? Coś pieprzło. A, brama się za mną zamknęła. Świetnie. Aha, to jest tron. No, niby tak. Yours very son. Mój? Jak to? Kim ty jesteś? You will like Stone Whale? Without your eyes? Wandering. Okej, świetnie. To dopiero się zaczęło, czy jak? A, dopiero będzie kontynuowane. Tak, no to wychodzi. Thanks for play. No więc słuchajcie, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Okej. W zasadzie bawiłem się fajnie. Jeżeli chcecie, żebym nagrał kontynuację tego, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Nagram oczywiście wtedy kontynuację. Możecie pisać także komentarze. No i co? Słuchajcie, mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi filmami, bo filmy pojawiają się ostatnio dosyć często, a nie fajnie by było, gdybyście je przegapili, nie? Tak więc możecie także wbijać sobie na fanpage'a, tam informuję o najnowszych filmach. No i w sumie wesołych świąt i mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało. Siemanko, cześć, pa pa.